Cześć, hej, czołem, witam was ponownie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym Heady Vlogu. Dobra, taki szybki wstęp, bo za to us przyjedzie, bo stoję na przystanku. Jadę na PGA, dzisiaj PGA, więc będzie vlog z PGA i tyle, więc zapraszam do oglądania. Dobra, dotarłem już na dworzec, jest ze mną tu mój ziomek, ale nie chcę się pokazać, tylko jest tutaj, po prostu powiem. Pijemy sobie kawę z maka, bardzo dobra, polecam, i zaraz będziemy szli atagi. Po drodze wziąłem kolejkę, ogromna, ale to zawsze... więc trudno. I niestety obaj przegraliśmy z komunikacją, co jest śmieszne. Ja przegrałem z komunikacją tak, że po prostu mi się autobusy spóźniały i od siebie do domu, od siebie z domu tutaj w Poznaniu aż na dworzec, no to jechałem po prostu dłużej. A tutaj mój towarzysz jechał pociągiem i to z dość dalekiej odległości, powiedzmy. I w sumie był szybciej ode mnie. I to jest dość śmieszne. Dobra, także dopijamy kabusie i lecimy. Dobra, udało się wejść, nie było aż tak, że kolejka była dość krótka teraz, w przeciwieństwie do wcześniejszych godzin, dość szybko to przechodziło, także co, idziemy sobie zwiedzać. Najważniejszą rzeczą, jaką chcemy zobaczyć, jest wioska League of Legends i pójdziemy tam sobie, a najpierw przyjrzymy się co tak ogólnie to jest, także będę wam pokazywał. Po poszukiwaniach udało się znaleźć wioskę. Tam można sobie foty zrobić, ja tam za pójdę sobie zrobić fotę. Dobra, porobiliśmy tam foty, a teraz bierzemy udział w grze konwentowej. Musimy zrobić sobie zdjęcie z członkiem wioski Storyzora, to zrobiliśmy. Wziąć udział w konkursie Rysunek Pro, to zaraz pójdziemy. Teraz musimy znaleźć się trenie tagów w Grzyb Team i zrobić z nim zdjęcie i szukamy właśnie. Ale ciężko znaleźć, szczerze wam powiem. Odpowiedź na pytanie związane z rolem zadane przez koordynatora. I to zdjęcie w ramce musimy rzucić na Instagrama. No już, jak wy widzicie, ten film na 100% jest już na Instagramie. Ale no, ja jeszcze go nie wrzuciłem. I potem się zgłosić po nagrodę. I co my dostajemy za nagrodę? Naklejki. Okej. Okay. Dobra, to szukamy dalej w takim razie, tego grzybka. Latamy i szukamy i nie możemy znaleźć. Ale znajdziemy. Trochę żeśmy sobie polatali, a okazało się, że były tak blisko. Tak, one były tu cały czas, a my żeśmy obeszli cały ten pawilon, żeby je znaleźć. Nie pomyśleliśmy, że to mogą być po prostu te. No to lecimy dalej z konkurencjami. Teraz będziemy chyba szli na... Teraz na rysowanie poro, nie? Możemy kreślić tam na górze, bo tutaj chyba ta postać jest chyba z Lola. No. To jest to, że tam siedzi i tu nie gdzie w okazji. Ale może się pewnie. Dobra, jeszcze sprawdzimy, czy to na... czyli nie ma gdzie jeszcze innego grzyba. Może to nie są te, o których myślimy. Bo tak właśnie taka myśl nam przewodziła, kiedy my szliśmy szukać, że te grzyby tam to nie są te, co trzeba. Więc idziemy dalej szukać. Jeszcze, zobaczymy. Dobra, nie było tematu, to na 100% są te. Więc idziemy rysować poro. Ja nie umiem kompletnie rysować, ale będzie śmiesznie przynajmniej. Tego poro chcę po prostu jakoś ładnie pomalować, więc no, pokorować znaczy. Dobra, to macie tutaj przed, a to jest widzowie po. To jest, dobra, to jest Ani, tylko że z grzybkami Timo. Ja nie wiem, co ja myślałem, ale jest takie coś. Mi się podoba. Dobra, już jesteśmy po całej tej grze. Więc tak, zrobiliśmy wszystkie rzeczy, co tam mieliśmy zrobić. I jeszcze dodatkowo musieliśmy odpowiedzieć na pytanie konkursowe i za to dostaliśmy o, taką oto nalepkę. A jeżeli chodzi o pytanie, bo miałem jeszcze odpowiedź na pytanie, to miałem o stałych członków KDA. I w sumie dobrze odpowiedziałem, tylko się na końcu powiem aktor. Powiedziałem Ai, Akai, Evelyn i nie byłem pewny, czy Kajsa jest, ale na szczęście sobie przypomniałem, że Kajsa jest, powiedziałem Kajsę i już jest nic, więc mam oto nalepkę. A zaraz będzie matura z Rola. Pójdziemy, zobaczymy, czy umiemy. Jak zdałem maturę normalną, czy znam też maturę z Rola. Zobaczymy. Teraz będziemy grać w zgadnik, kto to wersja Rola. Tu są postacie wypisane, które są. No i tu są, wiadomo, te wszystkie tutaj, te tabliczki. Szczerze, już kompletnie nie pamiętam, jak się w to gra. Pamiętasz, jak się w to grało? Dobra, a to mam sobie ten, otworzyć wszystkie, nie? O. Dobra, i co, ja sobie wybieram po prostu którąś, nie? Dobra. Pierwsze pytanie, czy twoja postać jest człowiekiem? Tak. Tak, dobra, to teraz moment, muszę spróbować nie ludzi. To na pewno pójdzie tu, na pewno pójdzie tu, nie, tu zostaje, pójdzie na pewno tu i pójdzie na pewno tu. Reszta nie jestem pewien. Dobra. To samo pytanie. Samo pytanie?
To samo pytanie, tak? Tak, moja postać jest człowiekiem. Dobra, to... czy moja postać jest ADK? Czy twoja postać jest ADK? Nie. Nie jest ADK, dobra. To cyk, cyk, cyk. Gejsa też odliczyć? Dobra. Daven, Lucian. Kto jeszcze? Da, to wszystko chyba. Moja postać jest mężczyzną. Tak. Czy twoja postać jest kobietą? Czyli Janę wywalamy, Nami też, Zje, Ani, Akai. Ty, Aenga idź się jako człowiek, czy nie? Aenga też wywalam, Lulu też. Nunu jest, kurde, nie wiem, Nunu jest chyba mężczyzną, nie? Tak, to jest chłopak. To jest on. To jest chłopak. Dobra. Dobra, moje pytanie? No. Czy twoja postać jest z Ioni? Czy jest z kim? Ioni. Z Ioni? Nie. Ej, to jest zgadnik z Toto Ligi? No. A kupiliście Toto? Nie, to tu leżało. Twoja postać chodzi na dżunglę? Nie, nie chodzi. Czyli wywalamy Isina, wywalamy Gravesa, wywalamy Nunu. O nie! Moja postać jest ADC. Moja postać? Tak, jest ADC. Nie zgadzasz, to jest Green? Tak. Czy twoja postać to Yasuo? Nie, to Pantheon. Właśnie, te dwie opcje miałem, Pantheon, Yasuo. Kurde, przegrałem. Ej, fajne w sumie nawet. Fajnie się gra. Graliśmy sobie do 5 rundek, widzieliście pierwszą. Skończyło się najpierw na 4-1 na mojego ziomka, potem zrobiłem comebacka na 5-4 i wygrałem. A teraz będziemy grać, w Uno będziemy grać. Mogę sobie jedną kartę na chwilę pokazać? Dobra, tak. Karty z drugiej strony wyglądają tak, a z przodu wyglądają o w ten sposób. Uno akurat bardzo lubię grać, gram ostatnio już często, więc będzie fajnie. Jeszcze wam tak pokażę karty, o, zobaczcie. Wygląda, to wygląda ładnie, naprawdę. Jakby było takie Uno, ja bym sobie kupił, naprawdę. To bardzo ładnie wygląda. Dobra, to jedziemy z tym. Plus 14 mu dałem. No to już chyba wiadomo, kto wygra. Niestety przegrałem, mimo tego, że miałem zmianę koloru jeszcze. Chciałem zmienić, położyć i bym wygrał, ale nie zdążyłem. Jednej tu im zabrakło. Niestety, widzowie, tak czasami bywa. Raz wygrywasz, raz przegrywasz, proszę. Gramy dalej, do ilu gramy? Do trzech? Aż do co? Od ogłoszenia wyników matury. Aha, dobra, bo my dalej czekamy na tą maturę. I sobie tak siedzimy i czekamy. Które ją zrobiliśmy? To ona była o 12. A my żeśmy tam 5 minut chyba pisali około. Jest która godzina? Poczekajcie, widzowie. Jest godzina... No, 13, to może za te wyniki będą. Ja pewnie obrałem, ale jestem ciekaw. Dobra, gramy dalej. Druga runda również przegrana. Na końcu dostałem plus 10, ale tylko dlatego, że ta runda się skończyła, to nie musiałem go brać. Kto miał plus 10. Mści się za to plus 14 na początku. Czas na to, żeby się odkuć. Zmieniam na niebieski Uno po Unie, dziękuję. No, wygrałem. Jak oszustwo? Ty też tak zrobiłeś. Ty też tak przed chwilą zrobiłeś. Od oszustów mnie wyzywa, widzicie? Widzicie, widzowie? Tak to jest. Ja tu uczciwie wygrywam, a ten miał od oszustów wyzywa. Mimo tego, że sam dwie rundy wygrał. Dobra, 2-1 i czekamy dalej. 3-1 i decyzją sędziów gramy do 5. Wiecie, co tu się stało? Patrzcie. Zmienił sobie kolor, banął 2 i koniec. I tym oto sposobem niestety jest w tym momencie 4-1. Czyli chyba przegram. Osobiście wolałbym nie przegrać, ale chyba przegram. A ja naprawdę tak lubię grać w Uno, że nawet jak przegram, to się fajnie gra. A jeszcze, nie wiem, czy też tak masz, jak jest więcej osób i wygrywasz jako wygrywasz, nie? No potem nie masz nic do roboty, aż się nie chce. Miałeś tak? A ja tak mam czasami. Widzicie, widzowie, co ja tu mam? Ja sobie pięknego kombosa, bo robimy tak. Daję ci plus 4, pierwszy. Daję ci plus 4, drugie. Zmieniam na zielony. Dokładam Uno po Unie. Ja wygrałem przecież. Ja wyzywałem karty. Są jakieś pomówienia, widzowie. Wyzywałem karty i koniec. A ja położyłem na końcu zieloną ósemkę. A ja dodałem plus 2. Ale ty nie mogłeś na ósemkę położyć plus 2. Już mnie tutaj chciało szukać. Ja mu jeszcze na końcu dołożyłem kartę. Bo dałem plus 4 ze zmianą koloru, oba były. Dałem im na coś zieloną kartę i był koniec. No, czyli mamy 4-2 i lecimy dalej. Tym razem, tak bez żadnych jakichś problemów, bez żadnych jakichś tutaj dziwnych zagrań i tak dalej, zostałem rozwalony. Przegrałem 5-3, tak? Czy 5-2? 5-3. 5-3.
No ale dobra, tak czy siak dziękuję. Dziękuję, ja tu podaję rękę. Dziękuję za dobrą grę. No i widzowie, no dalej czekamy na te wyniki matury. Mała aktualizacja. Prawdopodobnie przegapiliśmy oddawanie wyników tej matury. Ale w sumie dla mnie żaden problem, bo pewnie i tak nie zdałem, miałem jeden punkt albo dwa. Jako, że jeszcze nic sobie nie kupiłem, a chciałbym mieć jakąś pamiątkę, tak, na pewno kupię sobie koszulkę PGA, ale to później. Teraz chcę kupić jakiś plakat, bo w międzyczasie przeglądaliśmy sobie plakaty, chcę kupić jakiś najprawdopodobniej plakat Gwiezdnowojenny, ale to się jeszcze zobaczy. A, i w międzyczasie udało mi się zapłać fotę z nieuczesaną, tutaj wam się wyświetli. Także fajnie, bo ja nieuczesaną bardzo lubię, fajna steameka, pozdrawiam. Nie wiem, czy ogląda, mamy szansę, ale może, nie wiem. Plakat kupiony, wklęcę sobie tutaj plecak, później wam pokażę. Koszulka kupiona, to też wam pokażę później. A teraz czekam w kolejce do Far Cry'a, tu wcześniej wam pokazywałem, że tu chodziłem obok. Chcę sobie znaleźć, zobaczymy chwilkę. Stoimy w kolejce. Dobra, lecimy z tym. Jakąś misję odpaliłem i na te koi już do tego. Bez problemu, jest okej. A to jest tego okej, co ma nie mogę się zrobić. Rzadko miałem tylko do tego. Tego mówi, ale to chyba nie ale powie. Mogę sobie strzelać, jak będę chciał, żeby to chyba. No, po pograniu w Far Cry'a zrobiliśmy sobie jeszcze małą rundkę, tak jeszcze sobie przejrzeć wszystko. Ale w sumie wszystko przejrzeliśmy chyba, nie? Dzisiaj. No. Ja będę na pewno jeszcze jutro, ale czy będę coś nagrywał, nie wiem. A few moments later. Poczekajcie, bo to jeszcze widzowie tutaj. Dobra, słuchajcie, jest niedziela i tak, mówiłem wam, że nie wiem, czy będę nagrywał i rzeczywiście nic nie nagrywałem, a robiłem foty. Tu macie foty tam takich buteleczek na sznurku, które tam kupiłem ziomkom. Mam też fotę z Isamu i chyba tu w sumie wszystkie foty. A, jeszcze fota tam koszulki i plakatu, które miałem wam pokazać, to mam się też wyświetlą. No i co? Było super, naprawdę zajebiście. To jest jeden z takich dni, gdzie ja jestem wśród swoich, wśród innych graczy. W takim swoim środowisku i jest zajebiście, ja takie dni bardzo lubię. Potrzebuję więcej takich dni, bo dobrze się bawię. Dobra, słuchajcie, moje to już było na tyle w tym filmie. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i wejdźcie na Instagrama, bo tam są wszystkie foty, obczajcie sobie. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!